Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowa konferencja. Jestem razem z Panem Starostą Jackiem Wróblewskim. Dzień dobry. Witamy wszystkich. Będziemy opowiadać o tym, co chcemy zaproponować Państwu w takiej przestrzeni kulturalno-rozrywkowej w naszym mieście. Zacznę chronologicznie, opowiem o tym, co w maju, potem opowiemy wspólnie o tym, co dalej. No więc, drodzy Państwo, pierwsza z imprez, która się zapowiada, to oczywiście 18 maja. Powiem krótko o Nocy Muzeów, bo jak wiecie, Muzeum Miasta Pabianice przygotowuje taką imprezę, która będzie rozpoczynała w tym roku uroczyste obchody 200-lecia ulicy Zamkowej i w Muzeum Miasta Pabianic odbędzie się szereg imprez. O tym wszystkim będziecie mogli Państwo przeczytać na stronie muzeum, przeczytać także na stronie miasta. Również 18 maja odbędzie się bardzo ważny dzień w naszym mieście, bo Dzień Zdrowia. Pozwolicie, że wesprę się trochę kartką. Dzień Zdrowia odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16, odbędzie się w godzinach 10-17. Będziecie mogli Państwo tam spotkać się z wieloma specjalistami z dziedziny zdrowia. Będą pediatrzy, będą specjaliści, rehabilitanci, będzie psycholog, będzie również terapeuta pediatryczny, położna, pielęgniarka od szczepień, dietetyk. Będziemy mogli Państwo również uczestniczyć w festynie. Na festynie spotkamy się z osobami, które właśnie będą mówiły o zdrowiu. W ogóle ten piknik będzie pod takim hasłem zdrowe i aktywne dziecko. W związku z tym zaprosiliśmy do współpracy jako miasto, nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Ronalda McDonalda i podczas Pabiańskiego Dnia Zdrowia odbędą się profilaktyczne badania USG dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia w ramach programu Nie nowotworom u dzieci. Jeżeli chcecie Państwo, aby dziecko zostało przebadane, należy zgłosić się. Podamy numery na naszej stronie, podamy numery również na stronie miasta i będziemy mogli po prostu zgłaszać się. Bez tego zgłoszenia nie będzie można uczestniczyć w tym badaniu. Także zachęcamy Państwa, żeby zapisać dziecko na badanie. Kolejna impreza, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, to impreza Aktywny Senior, od juniora do seniora. Impreza odbędzie się 25 maja w Parku Wolności. Zapraszamy wszystkich i tych, którzy mają lat 3 i tych nieco starszych. Oczywiście duży nacisk kładziemy tutaj na seniorów, dlatego ten weekend, zarówno piątek, jak i sobota, poświęcamy seniorom w naszym mieście. W piątek wszystko odbędzie się w Centrum Seniora, także na ulicy Zamkowej. W Centrum Seniora odbędzie się szereg warsztatów, spotkań, dlatego Państwa zapraszamy tam. Tam oczywiście wiele tych rzeczy będzie na zapisy, ale o godzinie 16 zapraszamy wszystkich Pabianiczan na spacer ulicą Zamkową. Na ulicy Zamkowej przewodnicy będą opowiadać o tym, jak to się stało, że powstała ulica Zamkowa, co ciekawego możemy zobaczyć na Zamkowej. Również o godzinie 16 rozpocznie się plener malarski. Na ten plener malarski zapraszamy również wszystkich. Seniorzy będą malowali ulicę Zamkową, a obrazy będzie można podziwiać później w Centrum Seniora. Wieczorem w Centrum Seniora odbędzie się koncert o godzinie 19:00. Będzie to koncert Trzeciego Oddechu Kaczuchy i też zapraszamy na niego wszystkich mieszkańców, którzy taki rodzaj muzyki lubią. W niedzielę oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, widzimy się w Parku Wolności. W Parku Wolności szereg atrakcji, oczywiście zabawki dmuchane, stoiska z gastronomią, występy zespołów senioralnych, występy zespołów senioralnych, tych, które działają w Centrum Seniora, w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, występ kapeli Fakiry, będzie również grała orkiestra Dęta z Bełchatowa, a na zakończenie tego wieczoru oczywiście Gwiazda Wieczoru i zapraszamy Państwa na koncert Izabeli Trojanowskiej. I to wszystko 25 w Parku Wolności. A 1 czerwca impreza, która na stałe już zagościła w naszym mieście, to bardzo ważna impreza dla wszystkich dzieci. Tak i na Lewitynie 1 czerwca odbędzie się szereg atrakcji dla tych najmłodszych.
O godzinie 9.50 rozpocznie się rajd rowerowy organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Pabianic. Ten rajd rowerowy przejedzie przez całe Pabianice i swoją metę będzie miał na Lewitynie. Zapraszamy wszystkie dzieci, zapisy oczywiście wcześniej. Będzie można zapisywać się w Bibliotece Miejskiej od 6 maja. Tak więc zachęcamy do zapisywania się na rajd. Po rajdzie oczywiście rozpocznie się festyn o godzinie 14:00, festyn na Lewitynie. W trakcie festynu oczywiście miasteczko, które stworzą dla nas jak co roku stowarzyszenia pabianickie. Stowarzyszenia pabianickie będą mówiły o tym, co robią, ale też będą bawiły się z dziećmi. I co najważniejsze, bitwa wodna, festiwal kolorów, piano party. Tak więc zachęcamy wszystkie dzieci, bo masę atrakcji, zabawki dmuchane. Wszystko, co tego dnia będzie na Lewitynie, będzie przygotowane dla Was. I myślę, że tych atrakcji nie zabraknie. Od godziny 14:00 do godziny 19:00 widzimy się na Lewitynie. I tam, drodzy Państwo, wszystko dla najmłodszych mieszkańców Pabianic. Pogoda zapewniona. Myślę, że tak. I drodzy Państwo, to o czym będziemy mówić z Panem Starostą, bo w tym roku połączyliśmy, Panie Starosto, tak siły i postanowiliśmy, że Dni Pabianic zorganizujemy wspólnie. Dni Pabianic odbędą się w dniach 6-7 września i drodzy Państwo, no jak to w Dni Pabianic, to będzie ogromne święto miasta, na tym święcie miasta oczywiście i gwiazdy, i stoiska, i atrakcje dla dzieci, i atrakcje dla osób starszych. Oczywiście zachęcamy wszystkich, żeby zgłaszali się do Miejskiego Ośrodka Kultury, który jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia i składali swój akces, jeżeli chcą postawić jeszcze stoisko, jeżeli chcą współpracować przy Dniach Pabianic. Dni Pabianic również będą trwały przez piątek i przez sobotę. Odbędą się na terenie w tym roku przy innym niż w latach ubiegłych. Spotkamy się, drodzy Państwo, na placu przy ulicy Żeromskiego i jakby pogodziliśmy te dwie imprezy, Panie Starosto, tak, bo zaraz powiemy też o głównej gwieździe, ale powiemy jeszcze o tym, że oprócz tego, że razem zrobimy Dni Pabianic, to... Zrobimy jeszcze coś. Proszę. Zrobimy jeszcze coś. Rok jest nietypowy, proszę Państwa, zawsze Dni Pabianic, Dni Powiatu były to oddzielne imprezy w różnych terminach. Troszkę z różnym scenariuszem, często w różnych lokalizacjach. W tym roku, tak jak pani prezydent powiedziała, troszkę też ze względu na kampanię wyborczą, ograniczenia czasowe, nie udałoby się pewnie zrobić na tą skalę dwóch imprez w naszym mieście, więc postanowiliśmy przyłączyć, mówię jako powiat, przyłączyć się do miasta i zrobić imprezę wspólnomiejską powiatową właśnie we wrześniu. Ona głównym organizatorem oczywiście MOK. My się będziemy też włączać w jakiejś mniejszej skali. Natomiast, żeby nie było tak, że z dwóch imprez w mieście została jedna, żeby zadośćuczynić, mam nadzieję, oczekiwaniom mieszkańców, żeby tych wydarzeń było jak najwięcej. Powiat pabianicki, ale tym razem we współpracy z Urzędem Miasta, zorganizuje 22 czerwca. Na razie nie mamy jeszcze nazwy, ale powiedzmy, że będzie to rozpoczęcie lata. Na Strzelnicy taki piknik rodzinny, gdzie również będzie gwiazda, gdzie również będą stoiska, gdzie będą atrakcje dla dzieci. Jeszcze pewne rzeczy są dogrywane, nie mogę o jakichś szczegółach powiedzieć, nie dlatego, że nie chcę powiedzieć, ale jeszcze nie są do końca znane. No mamy powiedzmy, że jesteśmy posłowie z gwiazdą, która będzie, mamy nadzieję występować. I tą imprezą głównym organizatorem będzie powiat, ale miasto jest jakby współorganizatorem, więc nie rozdzielamy, kto ważniejszy. Dwie imprezy miejsko-powiatowe główne w tym roku planujemy zorganizować. Mamy nadzieję, że wszystko się uda, że pogoda dopisze, mieszkańcy dopiszą i że będzie to fajna impreza, jedna i druga. Tutaj dodam, bo z panem starostą to powitanie lata też będzie dwudniowe, tak? Bo podczas tego powitania lata będziemy mieli jeden dzień w Parku Wolności, będzie to taki bardzo festynowy dzień, a na drugi dzień przy współpracy, bo jak wiecie państwo, w Pabianicach zawiązało się takie koło gospodyń miejskich i przy współpracy z paniami będziemy organizować taką noc świętojańską. No tak, bo 22 to pierwszy dzień lata, czyli noc świętojańska, wszystko pasuje. A 23 zapraszamy państwa do Parku
Czechosłowackiego, gdzie będziemy rzucać wianki, gdzie będzie takie ognisko, gdzie będziemy mogli właśnie się spotkać trochę w nieco innym klimacie niż takim festynowym. Ale myślę, że oczekujecie Państwo jeszcze na jedną rzecz, czyli na gwiazdę Dni Pabianic. Oczywiście cały czas jeszcze dopracowujemy to, co tam się będzie działo i myślę, że w przyszłości też będziemy mówić o tym, kto jeszcze wystąpi na scenie, ale główną gwiazdą wieczoru podczas Dni Pabianic będzie zespół Kult. I wystąpi również zespół Lambery, także myślę, że to bardzo dwa atrakcyjne zespoły ściągną na pewno bardzo wielu mieszkańców i nie tylko. Tak więc serdecznie Państwa zapraszamy na wszystkie imprezy, o których z Panem Starostą dzisiaj powiedzieliśmy. W zasadzie w każdy weekend coś się będzie działo. Będą też jeszcze inne rzeczy, ale to będziemy informować Państwa. Tak, mamy jeszcze w planach parę rzeczy, ale na razie niech to będą niespodzianki, gdyż za mało jeszcze o nich wiemy, żeby się tuż z Państwem dzielić informacjami. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i już z góry zapraszamy na wszystkie nasze aktywności kulturalno-rozrywkowo-sportowe w mieście w bieżącym roku.